Dobrze. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Marecki, przyjechałem z Krakowa. Jestem filmoznawcą, zajmuję się polskim kinem. Dzisiaj Państwo zobaczycie dwa filmy. Są to filmy z przełomu lat 60. i 70. To są dwa filmy, które są debiutami reżyserskimi bardzo znanych twórców. Pierwszy film z 69 roku to jest Struktura kryształu Krzysztofa Zanussiego. Drugi film jest to Trąd Andrzeja Czosera-Stawieckiego z 1971 roku. I pozwólcie Państwo, że wprowadzę Państwa w te dwa obrazy. Wydaje mi się, że to, co łączy te filmy, to są jakieś nowe propozycje estetyczne dla polskiego kina, które reżyserzy podjęli i próbują wprowadzić. Zwłaszcza ta uwaga, ta intuicja odnosi się do filmu pierwszego, do filmu Krzysztofa Zanussiego z 69 roku, czyli Struktury kryształu. Tutaj Krzysztof Zanussi, bardzo jeden z największych mistrzów polskiego kina, rocznik 39. Inne jego obrazy to m.in. Życie rodzinne, Iluminacja, taki kultowy film Iluminacja z 72 roku, Bilans kwartalny 74 rok, czyli te filmy, które stworzyły i mocno odcisnęły się na takiej drugiej wielkiej formacji w polskim kinie, drugiej obok Szkoły Polskiej Filmowej, czyli kinie moralnego niepokoju, takie filmy jak m.in. Barwy ochronne z 76 roku, czyli Spirala, 78 roku. Po 89 roku Krzysztof Zanussi zrealizował takie filmy jak Cwał w 95, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową z 2000 i Persona non grata z 2005. Wymieniłem kilka tytułów zaledwie. Jest to twórczość bardzo bogata. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawanych autorów polskiego kina. Teraz przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób ten reżyser debiutuje, w jaki sposób właśnie wprowadza tą swoją nową propozycję estetyczną. A bo rzeczywiście o tym w ten sposób można mówić. Bardzo ciekawa jest w ogóle struktura, można powiedzieć, tego filmu. Można mówić, że jest to obraz, który nawiązuje poniekąd do poetyki filmów oświatowych, że jest to poniekąd także traktat filmowy. Inokrotnie przy okazji tego filmu mówi się, że to jest taki model kina, które myśli. Kino, które proponuje pewne propozycje filozoficzne, można powiedzieć. Więc rzeczywiście tutaj ta formuła traktatu nie jest daleka od tego, w jaki sposób gatunkowo możemy ten film określać. Jest to poniekąd także film, który korzysta z doświadczeń dokumentów, także będę o tym Państwu więcej mówił, a także jest to film, który mógłby być jakąś wypowiedzią z klucza religijnego. I także na tym poziomie ten film postaram się, o tym poziomie także postaram się Państwu powiedzieć. Bardzo ciekawie skonstruowani są bohaterowie. W filmie jest właściwie, zestawione są dwie postawy. Prezentują je dwaj główni bohaterowie. Obydwaj mają po 40 lat. Stąd jest to Marek. To jest bohater, który jest takim światowcem, którego poznajemy. On przyjeżdża do swojego kolegi, którego nie widział przynajmniej 5 lat. Przyjeżdża na prowincję. Przyjeżdża takim ówcześnie bardzo nowoczesnym samochodem, garbusem. Wiemy, że kilka godzin jechał z Warszawy. Przyjeżdża z pewną misją do właśnie swojego kolegi. Razem studiowali kiedyś fizykę i właściwie Marek ma propozycję, ma taką misję do Jana, chociaż to będzie, to nigdy nie będzie zwerbalizowane, żeby ten wrócił do miasta. Tak jak powiedziałem, to jest kilka godzin od centrum Polski, od stolicy. Ta odległość jest pokonana samochodem, od tego się film zaczyna. Najpierw widzimy piękne takie przywitanie,
później właściwie zauważamy, jak bardzo te postawy zaczynają się rozchodzić, ponieważ to, co będzie charakteryzować, to, co będzie już bardzo szczególne i bardzo takie nowatorskie w tym filmie, to i dlatego zaznaczyłem także Państwu wiek bohaterów, oni mają po 40 lat, oni są już bardzo ukształtowani, to jest to, proszę Państwa, że ci bohaterowie się nie zmienią. Oni, tak jak w klasycznej strukturze filmu, jak Państwo oglądacie większość filmów, to tam najczęściej następuje przemiana bohatera. I Państwo za tą przemianą podążacie. Najczęściej ten bohater z czymś się konfrontuje, z kimś się konfrontuje, przechodzi jakąś inicjację i najczęściej w rozwiązaniu po prostu zdobywa jakąś mądrość i w ten sposób jest ten film rozwiązywany. To jest po prostu struktura, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni, oglądając setki obrazów, czytając tysiące opowieści, następuje przemiana. Tutaj, i na to uczulam Państwa, i zwracajcie Państwo na to uwagę, ci bohaterowie nie zmienią się swoich przekonań. Dlatego też i ten wiek jest bardzo znaczący, to nie są jacyś młodzi ludzie, to nie są osoby, które by właśnie miały swoje światopoglądy zmienić. A gra tutaj będzie właśnie na światopoglądy, na postawy. Marek jest tym bohaterem, który jest światowcem. On właśnie wrócił ze stypendium, z Harvardu. Non-stop będzie przypominał o tym, że on był a to w Paryżu, a to w Londynie, a to w Nowym Jorku. Będzie o tym opowiadał. Drugi bohater, Jan, po wypadku, po tym, kiedy spotkał go wypadek, nie bardzo wiemy, jaki to jest wypadek, prawdopodobnie w górach, postanowił zrezygnować z kariery i zamieszkać na prowincji. Ale także tam prowadzi swoje, ma w mniejszym stopniu zdecydowanie badania, to znaczy on zajmuje się meteorologią, współpracuje z pobliskim lotniskiem, mierzy dla nich, podaje dla nich informacje o pogodzie, mierzy wilgotność powietrza i tak dalej, i tak dalej. Państwo to wszystko w tym filmie zobaczycie. Tutaj Zanussi właśnie, powiedziałbym, konfrontuje dwie postawy. Z jednej strony jest to postawa nastawiona na karierę. Nie zawaham się użyć takiego określenia, troszeczkę cyniczna. W pewnej takiej konfrontacji słownej dowiemy się, że Jan wspomina przeszłość swojego kolegi Marka i wspomina jakieś zagranie nie fair, da, w kierunku rozwoju jego kariery. Marek będzie odpowiadał w ten sposób. Człowieku, to wygląda mniej więcej w ten sposób, to wygląda w taki sposób, że jesteś na wojnie. Jeżeli nie strzelasz, to ciebie zastrzelą. A więc z jednej strony będzie to ta postawa właśnie taka skrajnie racjonalna, taka praktyczna, nastawiona na efekt, na skuteczność, na ten sukces zawodowy. Z drugiej strony ta postawa Jana, który wybiera niezależność, wybiera przede wszystkim życie w zgodzie z sobą. I teraz taka właściwie, gdyby tradycyjnie ten film został rozegrany, to prawdopodobnie któryś z tych bohaterów przekonywałby drugiego. Nowoczesność, znaczy ta nowatorska forma tego filmu polega właśnie na tym, że oni się konfrontują, ale właściwie żaden z nich nic nie wynosi i te postawy w momencie, kiedy Jan wyjeżdża i udaje mu się tej misji zrealizować, żaden z tych bohaterów się nie zmienia. To jest bardzo ciekawie zrobione, bo zobaczycie Państwo, że Zanussi, reżyser filmu, wprowadza wręcz kilka takich elementów, których można by było powiedzieć, że rzeczywiście któryś z nich wygra. Oni nawet tam się, nie wiem, w pewnym momencie będą prowadzić taki wyścig. Zobaczycie to Państwo. Czy też bardzo istotną rzeczą w budowaniu dramaturgii tych postaci będzie jeszcze żona Jana. To znaczy ona, zobaczycie Państwo, poniekąd pewien taki materiał dramaturgiczny na trójkąt, to znaczy
coś, co mogłoby zachwiać właśnie tym, o czym wcześniej powiedziałem, tą postawą Jana, czyli takim życiem w zgodzie ze sobą, ze swoimi najbliższymi, z otwarciem się na ludzi, prawda? W przeciwieństwie do tego Marka, który widzi tylko sprawy naukowe, sprawy kariery i właściwie nic więcej nie zauważa. Zobaczcie taką Państwo taką scenę, gdzie właściwie taki, można powiedzieć, erotyzm będzie unosił się w powietrze, erotyzm między właśnie tym przybyszem, Markiem, a żoną Jana. I oczywiście, gdyby ta postaci były tak poprowadzone, że to skończyłoby się jakimś efektownym romansem, to te postawy prawdopodobnie mogłyby zostać zachwiane. Tak, do czegoś takiego nie dochodzi. To jest także kolejna rzecz bardzo charakteryzująca ten film. On się rozgrywa w detalach i to jest ten element dokumentalny, który powiedzmy jest tutaj wprowadzony, na który także Państwa bardzo uczulam. Tutaj pewne detale, pewne niuanse będą odgrywać bardzo dużą rolę. Przypomnę, jeden z bohaterów ma tą karierę światową, tak? Przywozi także zdjęcia z Manhattanu, obserwujemy wysokie budynki. Gdzieś tam w tle drugi bohater charakteryzowany jest także górami, Tatrami. Można powiedzieć, że właśnie takie detale, zestawione one się oczywiście nie pojawiają w tym samym momencie filmu, będą charakteryzować tych bohaterów. Już tak powiem, to jak oni są mocno skonstruowani, mocno napisani i mocno właśnie w filmie zbudowani. Z jednej strony właśnie na przykład Manhattan widoczny na takich przezroczach, które będą bohaterowie oglądać, z drugiej strony właśnie te góry. Państwo jako odbiorcy tego obrazu te wszystkie detale będziecie musieli zespolić. One właśnie Państwu się po prostu wtedy ułożą w konstrukcję taką bardzo przemyślaną, zaplanowaną tych bohaterów. Także te detale będą decydować o tym, jak ten film jest kończony. Znaczy, z jednej strony Marek wyjeżdża, włącza głośną muzykę, zakłada okulary, robi wszystko, żeby odsłonić się właściwie od tego świata natury. Jeszcze słońce bardzo mocno świeci, on próbuje się od tego słońca, jak najmocniej odwrócić, jak prowadzi samochód. A z drugiej strony Jan, ten, który zostaje, w pełni otwiera się właśnie na to życie zgodne z naturą. To także będzie rozgrane właśnie w takich detalach. Tak jak wspomniałem, bardzo charakterystyczna scena, która będzie tych bohaterów także mocno określać, która będzie określać także charakter dramaturgii filmu zrealizowanego przez Krzysztofa Zanussiego, to jest scena, w której oni zaczynają rozmawiać o Czechowie, o dramaturgii Czechowa. Mianowicie widzimy popołudnie, oni w tym bardzo cichym domu, w którym Jan przyjmuje Marka, siedzą i piją herbatę. Jest cisza, jest ta herbata. Scena rzeczywiście jak z Czechowa. Utwory Czechowa tym się właśnie charakteryzują, że bardzo często portretują taką właśnie melancholię, takie nic nie robienie bohaterów, tak? Że na coś tam czekają. I tam pada takie sformułowanie. Właśnie Marek zauważa to i werbalizuje. Mówi, że rzeczywiście, nastrój u was jest jak z Czechowa. Jest to późne popołudnie, jest tam herbata. I on dodaje, nic się nie dzieje. A żona Jana mówi, u Czechowa to się dopiero dzieje. A on odpowiada w ten sposób, na pytanie jeszcze, czy lubi Czechowa, on odpowiada w ten sposób, że widział w Paryżu przedstawienie z Mariną Wlady, znaczy bardzo znaną aktorką. I tutaj, proszę Państwa, tak naprawdę widzimy także potężną różnicę między tymi bohaterami.
Z jednej strony to jest ten Jan, ten, który przeżywa, ten, który realizuje ten model życia, w którym rzeczywiście niewiele się wydarza, ale w ich opinii no właśnie wiele się zdarza, to znaczy te najmniejsze detale życia będą budować tą pełnię, można powiedzieć, życia, a u Marka, tego światowca, wszystko jest właśnie takie jakby powierzchowne, to znaczy on to przedstawienie widział, ale on go tylko widział, tak? On widział także przez znaną aktorkę, jakąś znaną scenę w Paryżu. To jest właśnie czegoś chwilowo, jakby dotknąć, zapoznać się z jakimś aktualnym repertuarem, zobaczyć, tak? Tamten przeżyć, ten po prostu zobaczyć w tym ogromnym biegu, który cechuje go właśnie w pogoni za karierą, za sukcesem zawodowym. I tam rzeczywiście taka postawa, ta różnica postaw będzie się klarować w takich niewielkich scenach, które nie będą posuwać akcji do przodu, scenach, w których właśnie nic się nie będzie zdarzać. Ale właśnie przywołujmy na przykład kolejną scenę, w momencie, kiedy Jan proponuje Markowi rozmowę o nieskończoności. To jest coś, czym się pasjonowali, kiedy byli na studiach razem. I znowu Jan te lektury czyta, on ma te lektury po prostu przemyślane, on ma te lektury, on nimi żyje, on ma czas, żeby nad tymi tekstami świętego Tomasza z Akwinu, ale także przywoływani są inni filozofowie, on ma czas, żeby z tymi tekstami rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzić i bardzo je dogłębnie przemyśleć. Marek na tę propozycję rozmowy o nieskończoności odpowiada jakby w ten sposób, mówi, że oczywiście byłem na Harvardzie, znam najnowszą literaturę na wszystkie właściwie tematy, którymi się interesowaliśmy, ale mówi dokładnie takie słowa, pozwolę sobie zacytować. Nie, w sensie na pytanie, czy czytał coś na ten temat ostatnio, on mówi: nie, ja bracie nie mam czasu na to, żeby przeczytać choćby 1/3 tego, co dotyczy mojej specjalności. Czyli tutaj właśnie z jednej strony mamy tą postawę jakby przeżycia tych lektur, przemyślenia takiego dogłębnego, z drugiej strony właśnie takiego zrobienia czegoś na zaliczenie, tak? Ciągłego zaliczania, można powiedzieć, ciągłego takiego powierzchownego, powiedzmy, przyjrzenia się pewnym sprawom. I kiedy popatrzymy dalej na te postawy, w jaki sposób Zanussi je buduje, to one także rozciągane są na pewne kwestie moralne, które tych bohaterów będą bardzo charakteryzować. Jan, który zajmuje się, powiedzmy, małymi sprawami, mierzy rzeczywiście tą pogodę, jest meteorologiem, współpracuje, ale bardzo dobrze mu się żyje. On prowadzi ten żywot pełny, tak? Blisko, można powiedzieć, gruntu. On rzeczywiście jest blisko tego, co jest naturalne. Marek będzie blisko tego zawsze, co jest powierzchowne, co pędzi do przodu, co można tylko właściwie dotknąć, zaliczyć, pędzić dalej, bo tego wymaga od nas właśnie kariera. To także bardzo cechuje się, także bardzo cechuje bohaterów, jeżeli idzie o ich relacje z ludźmi. Marek jest poniekąd, wydawać by się mogło, że on paradoksalnie jest bliżej ludzi. To znaczy jest ciągle, nie wiem, a to w Paryżu, a to w Warszawie, a to w Londynie, a to w Nowym Jorku. Więc można by powiedzieć, że tych ludzi spotyka
i że te relacje z nimi powinny być jakoś bardziej zacieśnione. Jest dokładnie na odwrót, to znaczy ten bohater, Jan, ten, który jest na prowincji, jego żona prowadzi taką niewielką szkołę, to ten bohater ma więcej troski, ma więcej empatii dla zwykłego człowieka. On bardziej żyje właśnie z ludźmi. Mówi, że potrafi z nimi rozmawiać o wszystkim, tylko nie o pogodzie, tak, bo tym się właśnie zajmuje. Tymczasem Marek mówi, że przeraża. Zobaczcie Państwo, i tu znowu już jest ten element dokumentalny tego filmu. Zobaczcie Państwo, nie wiem, sceny na targu, zobaczcie Państwo sceny w takiej lokalnej, prowincjonalnej karczmie. Marek, światowiec, w pewnym momencie skomentuje, że te twarze tych ludzi, tych zwykłych ludzi, którzy tam są, nie napawają optymizmem. Mniej więcej w ten sposób on będzie mówił. A Jan odpowie, zależy, w jaki sposób się na te twarze po prostu patrzy. I rzeczywiście tutaj można powiedzieć, film nie będzie rozstrzygał. Zresztą każdy z Państwa na to sobie odpowie, czy ten film rozstrzyga. Bo jak mówię, tutaj wymowa tego filmu jest taka, że ci bohaterowie są bardzo mocno już po prostu życiowo ustawieni, życiowo wybrali swoje drogi i żaden z nich nie wygrywa. To jest ten element, ale każdy z Państwa pewnie gdzieś tam w swoim odbiorze tego filmu, tych dwóch postaw, z jednej strony takiego mocnego pędzenia za karierą, z drugiej strony właśnie życia w zgodzie z samym sobą, będzie musiał sobie po prostu gdzieś tam swojego bohatera, będzie musiał, może to daleko powiedziane, być może niektórzy z Państwa będą w ten sposób właśnie wartościować ten obraz i postawy bohaterów. Ta struktura filmu oświatowego, o którym wspomniałem, wkrada się przede wszystkim w scenach, w których widzimy wykład Marka. Marek, jako ten światowiec, ten naukowiec, który robi karierę, jest poproszony przez żonę Jana po to, żeby dał odczyt dla publiczności, dla tej lokalnej publiczności. I on się zachowuje, to jest tak, że zobaczcie tutaj Państwo także scenę, w której rzeczywiście on nie nawiąże kontaktu z tą publicznością. Że on będzie po prostu grał, będzie udawał światowca, czasem będzie próbował przełamać taki nudny, chłodny wykład, żeby być niby taki właśnie bardzo ludzki, ale mu się to kompletnie nie uda. Zobaczycie, jak to Państwo, jak to reżysersko jest zrobione. I on wygłasza, proszę Państwa, wykład o kryształach, strukturze kryształu właśnie. I tam padają między innymi takie słowa. Marek mówi tak właśnie beznamiętnie, bardzo chłodno, o tym, że kryształ to jest rzecz bardzo piękna i bardzo cenna. I w pewnym momencie dodaje coś takiego. Nadejdzie czas, że kryształy robione przez człowieka będą piękniejsze i doskonalsze niż te wydobywane, czyli te naturalne. I wtedy będzie to nie sztuczna, tylko prawdziwa biżuteria sztucznie robiona, bo człowiek w wielu przypadkach prześcignął naturę. To, co robimy sztucznie, jest często lepsze niż to, co znajdujemy w ziemi. Natura została zdystansowana przez człowieka. Natura została zdystansowana przez człowieka. I tutaj rzeczywiście to są kolejne klocki do budowy tych bohaterów. Z jednej strony Jan, ten właśnie współżyjący z naturą, który traktuje to jako coś bardzo naturalnego. To jest bohater, który zawsze będzie się w tym właśnie dobrze czuł, nie czuł pełnię po prostu. Z drugiej strony Marek, światowiec, człowiek nastawiony na karierę, bardzo skutecznie robioną, który wprost przekazuje wiedzę właśnie, że człowiek może prześcignąć naturę, że to, co zrobi człowiek, może być piękniejsze nawet niż to, co zrobi natura.
i żeby nie używać, nie posługiwać się tym określeniem sztuczne, tak, że to może być po prostu lepsze, że to może być bardziej skuteczne. Z innej strony jest ten film Zanussiego także filmem o polskiej inteligencji, o jej wyborach, tej klasie, która zwłaszcza w PRL-u odgrywała dosyć dużą rolę. Z jednej strony oczywiście Jan będzie nawiązywał do tej postawy takiej pracy u podstaw, takiej pozytywistycznej, tak? W pewnym momencie Marek wybuchnie, nie wytrzyma, przyjechał z misją, tak? Jemu się wszystko udaje. On wszystko przekłada na efekt, wszystko przekłada na to, że na natychmiastowy po prostu, taki właśnie powierzchowny, ale zawsze to musi się odbyć jakimś efektem. Jest tam taka scena, w której bohaterowie idą na cmentarz i Jan, ten, który wybrał prowincję, zaczyna odgarniać jeden z nagrobków. Robi to po to, bo właśnie on czuje jakby empatię z tymi przeciętnymi ludźmi, można by powiedzieć. Marek zada mu pytanie, bo właśnie, po co to robisz? Po co? Ja na takie pytania nie musi sobie odpowiadać, bo jak już tutaj wspomniane zostało, on jest tym człowiekiem pełnym. Tak? On czuje tą empatię, on czuje to połączenie z tymi ludźmi, wśród których zamieszkał, właśnie jako taki organiczny, jako ten, który będzie wykonywał tą pracę u podstaw razem ze swoją żoną. To także będzie bardzo wyraźnie zarysowane. Ci bohaterowie są lubieni. Ci bohaterowie, mówimy tutaj o żonie i o Janie, są przyjmowani przez tych ludzi, którzy mieszkają. Powiedzmy, tam nie ma jakiegoś sztucznego porozumienia i sztucznego kontaktu między nimi. W przypadku Marka jest on właściwie niemożliwy. W przypadku Marka jest on właściwie niemożliwy. I znowu, to są właśnie te, jak wspomniałem, te postawy inteligencji, która może wybrać, rzeczywiście oddać się służbie takiej organicznej pracy u podstaw, być tym Judymem, być tymi bohaterami zapowiadań pozytywistycznych autorów, może szkole i tak dalej, i tak dalej. Bądź właśnie zająć się tą perspektywą własnej kariery. Do tego w bardzo ciekawy sposób jest dostosowana forma filmowa, właśnie gdzieś tam oscylująca między tym filmem oświatowym, między traktatem, a bardzo luźna, taka właśnie, której niewiele się zdarza, więcej ma się zdarzyć jakby w widzu. To widz ma po prostu ten film gdzieś tam bardzo mocno dopowiadać. To się dzieje wszystko w takich mikroobserwacjach, mikrozdarzeniach. To bardzo istotna sprawa, że w dużej mierze te dialogi, które tu Państwo usłyszycie, one były tylko szczątkowo zapisane w formie scenariusza. W dużej mierze wypowiadali je aktorzy już podczas kręcenia zdjęć. Należy także dodać, że postać odgrywa, aktor, który odgrywa postać Jana, który mieszka na prowincji, to jest jedyna jego rola. I dlatego być może ona jest tak bardzo naturalnie skonstruowana. Ale to jest także ten model kina, który jest bardzo nowofalowy, nastawiony właśnie na improwizację, na planie. I bardzo także aktualny dzisiaj. Dzisiaj niejednokrotnie twórcy, wychodząc na plan, posiadają na przykład 20% tekstu, 20% scenariusza. Reszta tworzy się po prostu, zwłaszcza w polu filmów takich progresywnie traktujących formę, niezależnych nierzadko. To jest także w ten sposób robione. Więc ta forma jest rzeczywiście formą taką bardzo awangardową, bardzo innowacyjną i taką niestarzającą się, bo rzeczywiście w wielu opracowaniach tego filmu można się spotkać z takimi intuicjami, że jest to obraz bardzo aktualny. To znaczy
te postawy zarysowane, z jednej strony ta postawa niezależności, postawa życia w zgodzie z samym sobą, z drugiej strony ta postawa takiego bardzo nastawionego na skutek, efekt dążenia do osiągnięcia celu, do zrobienia kariery, są to postawy jakby z dzisiaj, charakteryzujące bardzo mocno na przykład współczesność, charakteryzujące to życie po transformacji, z jednej strony nastawienie właśnie na takie życie korporacyjne, życie Yabis, a z drugiej strony na właśnie odrzucenie tego i życie właśnie pełnią życia. Poprzez to nierzadko w tym filmie mówi się, że jest to obraz ciągle bardzo aktualny i taki obraz, który się po prostu nie dostarzał. Oczywiście ten film posiada także jeszcze warstwy filozoficzne i religijne, o których Państwu wspomniałem. To są te warstwy, na które także Państwu zwracam uwagę i te, które wyczytacie Państwo z lektur, które bohaterowie omawiają, które także w jakiś sposób budują wypowiedź, interpretację tego filmu. Drugi film, który zobaczycie, jest to film także debiutancki. Film zrealizowany przez Andrzeja Czosa Rastawieckiego. To jest taki reżyser, który jest bardzo rozpoznawalny jako twórca dokumentów, autor także 10 filmów fabularnych, z których, i to jest coś, co będzie charakteryzować przede wszystkim tego reżysera, one wszystkie jego fabuły właściwie powstają na styku, można powiedzieć, właśnie dokumentu i kreacji fabularnej. I także jest to bardzo mocno zaznaczone w tym filmie Trąd, filmie z 1971 roku. Inne obrazy Andrzeja Czosa Rastawieckiego to między innymi w 1974 roku Zapis zbrodni, który ukazywał sprawę, powiedzmy, bardzo brutalnych zbrodni. 75 jest to obraz Skazany. Tutaj Czos Rastawiecki poświęcił to tematowi eutanazji. Jest bardzo istotne, ponieważ w przypadku Trząsa Rastawieckiego będziemy mówić o kinie społecznym, kinie, które rzeczywiście nastawione jest na jakieś bardzo istotne kwestie społeczne, kinie nierzadko zaangażowanym, poruszającym jakieś aktualne sprawy. Kolejne rzeczy to jest Gdziekolwiek, 78 rok, Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, 85 rok jest naprzeciw, tutaj znowuż bardzo ważny i kontrowersyjny temat, uzależnienie narkotyków. 89 rok jest to film Po upadku, 95 Archiwista, tak i później jeszcze także serial o marszałku Piłsudskim. I teraz oraz niezliczona ilość dokumentów, pewnie najsłynniejszy jest to dokument pielgrzym o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. A Andrzej Czos Rastawiecki także rozpoczynał od dokumentu i między innymi już w pierwszym swoim, w takim filmie, który jest jego, powiedzmy, jednym z pierwszych utworów z 1963 roku, który nazywa się Wokół sprawy, także poruszył taki znowuż bardzo kontrowersyjny temat usuwania ciąży przez takich znachorów. Teraz do tego jeszcze od razu wrócę. Dodam jeszcze, że Andrzej Czos Rastawiecki jest urodzony w 1933 roku w Lwowie, ukończył Politechnikę Krakowską, a także w 1963 roku reżyserię w Łódzkiej Szkole Filmowej. I Andrzej Czos Rastawiecki, pewnie Państwo znacie to rozróżnienie, które nierzadko stosuje się do reżyserów, taki bardzo ogólny podział meliesowski. Z jednej strony są to twórcy, którzy wierzą w rzeczywistość, z drugiej są to twórcy, którzy wierzą, nie wiem, w fantazję, wierzą w to, co wszystko jest wymyślone, co jest fabułą, co jest kreacją. Czyli z jednej strony rzeczywistość, z drugiej strony kreacja.
mówi się o takich dwóch obozach. Właśnie z jednej strony twórcy z tego obozu braci Lumière, tak, tacy, którzy będą portretować właśnie to tu i teraz, tą rzeczywistość, często w taki sposób wręcz dokumentalny. Z drugiej strony kreacja, to jest ten nurt Méliès-owski, czyli nurt, w którym będzie nastawienie, będzie położony nacisk na wszystko, co jest właśnie dalekie od rzeczywistości, co jest jakąś kreacją, co jest jakimś snem, co jest jakimś onirycznym, to jest surrealne. To wszystko, co właśnie odsuwa nas od takiej obiektywnej, dokumentalnej, po prostu obiektywnego, dokumentalnego zdania relacji. Andrzej Czoza-Stawiecki nierzadko będzie określał się jako właśnie twórca wierzący w rzeczywistość, w to, co jest realne. I ten model kina, który on będzie realizował, który realizuje, to jest ten model właśnie, w którym ta kreacja dokumentalna, te gatunki dokumentalne będą odgrywać znaczącą rolę. To jest reżyser wierny rzeczywistości. Dodam jeszcze, że ten podział właśnie na twórców, którzy wierzą w kreację, i tych twórców, którzy wierzą w rzeczywistość, zaproponował i francuski krytyk André Bazin. I rzeczywiście kino Czoza-Stawieckiego jest bardzo konsekwentnym wypełnieniem tego powiedzmy postulatu zdania relacji. No teraz, jeżeli reżyser realizuje filmy fabularne, i nawet jeżeli je inkrustuje właśnie elementami dokumentalnymi, to zawsze to będzie gdzieś robione na styku. To zawsze będzie gdzieś robione po prostu, w jakiś sposób będzie to przekroczenie z jednej strony dokumentu, z drugiej strony fabuły. I oryginalność tej propozycji filmowej, autorskiej Czoza-Stawieckiego będzie właśnie na tym polegać, że on będzie przekraczał z jednej strony te ograniczenia dokumentu i z drugiej strony to wszystko, co można zrobić w fabule. I taki będzie trąd, taką formę przybierze ten utwór trąd. Bo Andrzej Czoza-Stawiecki nierzadko w wywiadach powtarza, że jego zadaniem właściwie jako reżysera, jako sumiora, drogę jest portretowanie bardzo kontrowersyjnych, bardzo takich trudnych spraw społecznych. On wprost się przyznaje, że robi kino społeczne i próbuje w jakiś sposób ten model kina opisywać także w tych wywiadach. Próbuje to, co Państwu będę chciał w tym momencie przedstawić, to właśnie jakieś nakreślić pewne konteksty do tego modelu kina społecznego. Nierzadko Andrzej Czoza-Stawiecki mówi coś takiego, że nierzadko od dokumentu wymaga się, żeby to było obiektywne zdanie relacji ze sprawy. On mówi, przekonałem się już w trakcie realizacji tych moich krótkich filmów, tych jeszcze na długo przed debiutem, takich jak właśnie utwór o 1963 roku wokół sprawy, utwór o nielegalnym usuwaniu ciąży, że ja przecież nie znam relacji, obiektywnej relacji, bo nie zostałem po prostu do tego dopuszczony. Więc jedynie z kilku relacji, z kilku jakby takich opowieści skonstruuję jakąś anegdotę. Czyli właściwie jeszcze na długo przed pełnometrażowym debiutem reżyser wybrał pewną jakby formę. Znaczy bycia gdzieś na styku właśnie między dokumentem a fabularyzowaniem. I mówi, że to jakby w ten sposób, rzeczywiście, jeżeli chce się realizować ten model kina społecznego z pewną postawą reżyserską, autorską wobec tego, to jest to jakieś tam wyjście, które on po prostu proponuje. Ponieważ mówi, taki obiektywizm jest właściwie niemożliwy. To znaczy,
on się od tego obiektywizmu chodzimy już nawet w przypadku tytułu filmu. Jak Andrzej Czosnek-Stawiecki mówi, kiedy ja nadaję filmowi tytuł Trąd, to on właściwie bez nacechowania emocjonalnego może być używany tylko w polu medycyny. Kiedy ja poświęcam film jakiejś sprawie, a ten film jest dedykowany jakiejś sprawie, to nadając taki tytuł, oczywiście wprowadzam absolutnie moje subiektywne uczucie. To znaczy wprowadzam moje jakieś zaangażowanie w sprawę. I tak jak wspomniałem, ten film jest dedykowany jakiejś sprawie. Mianowicie tutaj, tak jak wcześniej także była mowa, Czosnek-Stawiecki wybiera tematy trudne, wybiera tematy kontrowersyjne, tematy nieopisane, tematy, którym rzeczywiście poprzez właśnie swoją taką, można powiedzieć, ciemną stronę świetnie się prezentują na ekranie, bo nierzadko wiemy, że czy to w literaturze, czy w kinie, to nie lepiej wychodzą te dobre strony, to wszystko, co jest właśnie po jasnej stronie, powiedzmy, człowieka, to co jest po ciemnej stronie, tak? To jest najczęściej dużo lepiej portretować. Nierzadko te tematy, które są, które widzimy w filmach Czosnek-Stawieckiego, to są te właśnie ciemne tematy. W tym przypadku będzie to handel jakby żywym towarem, handel, będzie to portretowanie gangu, który handluje młodymi dziewczynami, tak? Temat bardzo, bardzo kontrowersyjny, ale sama także wymowa filmu będzie bardzo kontrowersyjna i rzeczywiście to był taki punkt zapalny do bardzo wielu dyskusji, kiedy ten film się pokazał, a zwłaszcza także przez to takie nacechowanie właśnie dokumentalne. Andrzej Czosnek-Stawiecki mówi wprost, ja się angażuję w moje projekty. Jako reżyser, jako autor angażuję się w moje projekty. Staję po jakiejś stronie. Czyli nigdy nie mogę być po prostu, nie może być tak, że jakaś grupa ludzi, filmowcy, jesteśmy zwolnieni po prostu z zabierania głosu, z naszych emocji, naszych, nie wiem, poglądów w danej sprawie. I tutaj mamy, proszę Państwa, bardzo ciekawą rzecz w tym filmie. Mianowicie mamy taki film z ukłonem dokumentalnym, jak już wspomniałem. Film, który jest zbudowany na bazie gatunku. Gatunku filmowego, jakim jest kryminał. Ten film jest rzeczywiście sensacyjno-kryminalny. W takim rozumieniu po prostu kina gatunkowego, kina, które ma po prostu przynosić nam pewne założone już gatunku oczekiwania. To znaczy, my najczęściej w kinie gatunkowym spotykamy się z tym bohaterem, na którego oczekujemy, mamy ten zestaw ikonograficzny, na którego oczekujemy. To bardzo dobrze portretuje pewna anegdota, czyli jeden, ktoś opowiedział mi taką historię, że był świadkiem sceny w wypożyczalni płyt DVD, w którym przychodzi klient, zwraca film i mówi, poproszę to samo. I oczywiście jemu nie chodzi o to, żeby mu dać ten sam film, ten sam tytuł z tego samego roku, tylko chodzi w tym haśle, poproszę to samo, chodzi mu o to, żeby dać mu film z tego samego gatunku. To znaczy film, na który on po prostu czeka. To znaczy, jeżeli to będzie western, to będzie najczęściej jakiś po prostu człowiek znikąd, który przyjeżdża i wprowadza jakby swój porządek, tak? I tam będzie zwykle salon, w takiej warstwie ikonograficznej będzie salon i będą szeryfowie, będzie dużo strzelaniny i tak dalej, i tak dalej. Dlatego o filmie gatunkowym można powiedzieć, poproszę to samo. To są filmy, które posługują się pewnymi schematami, pewnymi regułami, pewnymi bohaterami, tak? I one rzeczywiście, oglądanie tego sprawia nam po prostu przyjemność jako widzowi. Dlatego mówimy, jeden powie, że lubi właśnie, nie wiem, filmy kryminalne, ktoś inny powie, że lubi westerny, jako właśnie pewne gatunki. W tym przypadku, w przypadku filmu Trąd, Andrzej Czosnek-Stawiecki wybiera właśnie sensacyjno-kryminalny sztafasz gatunkowy,
który w bardzo ciekawy sposób połamie. Najczęściej to, co, proszę Państwa, będzie cechować kryminał, to jest tak zwana wielkomiejska dżungla, tak? Czyli kryminały najczęściej rozgrywają się w mieście. I będziemy mieli tutaj tą asfaltową dżunglę, w której mamy bohatera, który ma rozwikłać jakąś zagadkę. Tym bohaterem jest Stanisław Czermień, grany przez Narodowicza, a który, to jest też bardzo tutaj ciekawe, ma się rozprawić z tym złym gangiem, który handluje młodymi dziewczętami. I teraz bardzo ciekawa konstrukcja bohatera jest taka, że ten bohater także jest zły. Czyli zły rozprawia się ze złymi. To znaczy ten bohater należał kiedyś do gangu, przesiedział w więzieniu, więc policja, bo milicja ówczesna oczywiście bardzo dobrze go zna. I kiedy pojawia się kolejna zabita dziewczyna, przy niej jest nazwisko naszego bohatera, milicja natychmiast trafia do niego, pomimo tego, że on jakby próbuje sobie ułożyć życie, ma już teraz nową pracę i próbuje być jakby odcięty zupełnie od tego gangu, z którym wcześniej miał coś do czynienia, za który poszedł siedzieć, to i tak jest przyczaśnięty. I teraz on zaczyna podejrzewać, że to nazwisko, które jest przy tym, które zostało znalezione przez milicję przy tej dziewczynie, to nie chodzi o niego samego, ale o jego brata. Bo ten brat także bawi się w kontakt z gangiem, we współpracę z gangiem. I on postanawia na własny rachunek właśnie zająć się sprawą i rozwikłać tą zagadkę. No i mamy tutaj fabułę, mamy w ten sposób skonstruowaną fabułę filmu kryminalnego. Czyli jest zagadka, jest bohater, ciekawe jest to, że ten bohater jest także zły, który rozwikuje tą sprawę, bardzo, bardzo ciemną sprawę i wszystko dzieje się w mieście. Wszystko dzieje się w mieście i właściwie mamy gatunek, tak? I mamy tutaj rzeczywiście te wszystkie elementy gatunku. Teraz ten film oczywiście jest dobrze prowadzony, jest filmem rzeczywiście gatunkowym, filmem wciągającym i tak dalej, ale filmem, który przekracza, który będzie przekraczał ten gatunek. Bo jak mówię, to nie jest tylko i wyłącznie czysta opowieść, czysta zabawa filmowa, czyste zbudowanie dramaturgii i opowiedzenie jakichś losów bohatera, ale to jest pewne zabranie głosu w sprawie. W ten sposób rozumowane jest zaangażowanie na przykład reżysera w sprawę. Teraz właśnie jak rozumiem, jakie konteksty można zbudować do tej postawy zaangażowania. Mianowicie ktoś, kto jest zaangażowany, twórca, który w ten sposób się określi, to jest ktoś, najczęściej będzie poruszał się w jakimś bardzo aktualnym temacie i najczęściej będzie się opowiadał w jakiś tam sposób wobec tematu, który porusza. Czyli to nie będzie jakiś model, nie wiem, skonstruowania jakiejś super uniwersalnej historii, opowiedzenia historii o pojedynczym człowieku i tak dalej. Ktoś mówi jakby wprost, jest ważna sprawa społeczna, której chce poświęcić swój utwór i chce zająć, chce poruszyć tym widzów i chce zająć głos w sprawie, a emocje, działania, które będą miały miejsce na ekranie, mają także po prostu zadziałać na widza. Znaczy ta sztuka, model sztuki, który zawarty jest jakby w tej postawie zaangażowania, to taki model, który ma wpłynąć na widza, który ma po prostu wprowadzić z jednej strony poznanie, a z drugiej strony także zachęcić poniekąd do działania. To jest zaangażowanie. To jest model sztuki zaangażowanej. Czyli to jest coś, co jest powiedzmy na drugim planie tego, co mówimy o sztuce uniwersalnej, absolutnej, sztuce dla sztuki i tak dalej. Zaangażowanie, to znaczy zaangażujmy emocje widza, zaangażujmy światopogląd widza, a także być może
zachęćmy do działania. I tutaj reżyser nie boi się tej etykiety właśnie kina społecznego, kina zaangażowanego, kina, które zabiera głos w sprawie, w bardzo ważnych sprawach. Nie boi się także, ponieważ niejednokrotnie przykłada na mu etykietę film publicystyczny, czyli to jest taka, nierzadko jest to rzeczywiście obelga, można powiedzieć, jak w krytyce filmowej, jeżeli o kimś napisze, że ktoś zrealizował film publicystyczny. Filmy powinny być raczej uniwersalne, filmy powinny być, tak przynajmniej się uważa w krytyce, nie powinny poruszać jakichś spraw tu i teraz, od tego są gazety, od tego są dzienniki, od tego jest to wszystko, co jest jakby nastawione na aktualność. Tutaj mamy taki model i reżyser, tak jak się przyjrzałem w niektórych wywiadach, też od tej etykiety nie ucieka, więc to jest też jakaś ciekawa rzecz. A bardzo ciekawa o tyle, że z jednej strony Państwu powiedziałem o tym dokumentalnym takim szczycie tego projektu filmowego, autorskiej takiej opowieści Szosa Rastawieckiego. I to jest rzeczywiście coś nowego, ponieważ to dopiero w latach 70. powiedzmy bardzo mocno to pojawia się, czy to w literaturze, czy w filmie polskim. Wcześniej kino zajmowało się dużymi sprawami, na przykład II wojną światową, tak na tym była w dużej mierze ufundowana ta formacja szkoły polskiej filmowej. To kino moralnego niepokoju, powiedzmy druga formacja, to jest coś, co rozpocznie się kilka lat dopiero po tych filmach, które dzisiaj Państwo zobaczycie. Takie zachęta i manifesty pisane na przykład przez literatów o portret rzeczywistości tu i teraz. Słynny manifest Zagajewskiego i Kornhausera o rzeczywistość, przedstawienie rzeczywistości nieprzedstawionej w literaturze polskiej po 1989 roku, to jest 72 rok, to jest rok później. Więc tutaj ten film jest poniekąd takim utworem, który rzeczywiście dosyć afirmatywnie będzie patrzył na tą rzeczywistość, na tą rzeczywistość właśnie PRL. Nie będzie od niej się uciekał. Wcześniej uważało się, że ona jest wręcz niegodna skierowania kamery na nią, że nie przystoi właśnie portretować czegoś takiego, co jest właśnie codzienne. Więc tutaj oczywiście w tym sztafaszu gatunkowym kamera kierowana jest na aktualność, na publicystykę, na to, co się po prostu wydarza, na ważną sprawę społeczną. I teraz to, co w tym filmie najbardziej, można powiedzieć, powinno niepokoić, co najbardziej wzrusza nasze emocje, to jest zakończenie. To jest to, że główny bohater, kryminały są tak skonstruowane, że bohater jednak rozwiązuje zagadkę. Wracamy do powiedzmy. Dowiedzieliśmy się czegoś, wracamy do status quo. W tym przypadku bohater, Stanisław Czerni, który chce pomóc swojemu bratu, a ponosi klęskę. Z jednej strony brat zostanie zabity, a on sam zostanie dobitnie zmasakrowany, można powiedzieć, przez ten gang. Podobnie stanie się z tą dziewczyną, którą bohater będzie chciał wyzwolić. Więc jest tutaj, można powiedzieć, że to sromotna klęska na wielu płaszczyznach. To, co jest ciekawe, zwróćcie Państwo na to też uwagę, to jest jego relacja z organami ścigania, z policją, z ówczesną milicją. Mianowicie, to jest bohater, który kiedyś miał z nimi kontakt, to znaczy siedział w więzieniu. Niejednokrotnie ma, przez to, że miał taką, a nie inną przeszłość, że zna odpowiednich ludzi, niejednokrotnie ma takie propozycje jakby ze strony organów ścigania współpracy. I teraz pytanie jest takie, czy ten film jest jakby rzeczywiście o rozwikłaniu zagadki, jaka jest związana z tym gangiem zajmującym się tymi ciemnymi sprawami, a czy jest to taki film z takim dylematem współpracować, nie współpracować. Zobaczcie Państwo na
wiele elementów konstrukcji głównego bohatera jest w taki sposób zrealizowany, że on, chcąc pomóc swojemu bratu, równie dobrze tego brata mógłby wystawić policji. Nawet w momencie, kiedy już do niego dociera, kiedy rzeczywiście to jest na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć. On tego nie zrobi. On tego nie zrobi, bo no właśnie, bo kiedyś prawdopodobnie siedział, tak? Dlatego ta ciemna wymowa, taka bardzo negatywna, pesymistyczna tego utworu, ona będzie wynikiem właśnie tego dylematu. Współpracować, nie współpracować, angażować milicję w tę sprawę, czy nie angażować. Więc można powiedzieć, że ponieważ, tak jak wspomniałem, gatunek bardzo mocno gra z naszymi oczekiwaniami, z oczekiwaniami widza. Tutaj to jest wywrócone, gatunek jest przekroczony. Więc nasze emocje w jakiś tam sposób są inaczej po prostu pokierowane. I to jest bardzo ciekawe jakby przy takiej postawie, ponieważ to nas zachęca właśnie do zabrania, znaczy do sformułowania jakiegoś własnego światopoglądu w tej konkretnej sprawie społecznej. Właśnie przez to wywrócenie gatunku. Właśnie przez to wywrócenie gatunku. I teraz cytat z reżysera a propos jego metody dokumentalnej. Andrzej Czerwasowiecki powiedział coś takiego. Tron był robiony metodą dokumentalną, bowiem fabuła obłożona została tkanką obserwacji, ale mniejsze zdarzenie, obudowane długą panoramą rzeczy dziejących się obok, nie mających bezpośredniego związku z akcją. Gdybym wyciął z trądu te wszystkie momenty oboczne, mógłbym zmontować kilka filmów krótkich w Świadku Przestępczym Wrocławia. Trzeba dodać, że ten film kręcony był we Wrocławiu, łatwo jest rozpoznawalny. Ja może powtórzę tutaj jeszcze te rzeczy. Rzeczywiście na to także uczulam Państwa i zwracam Państwa uwagę. Macie Państwo gatunek kryminał, ale patrzcie Państwo, jak są robione te mniejsze jednostki filmu, sceny, sekwencje. One są robione na sposób właśnie dokumentalny. Patrzcie Państwo, w jaki bardzo dobry sposób reżyser portretuje tą rzeczywistość tego okresu. Jak obudowuje ją właśnie wielkimi detalami. Aż do takiego stopnia, że on sam uważa, że mógłby po prostu to pociąć i zrobić z tego małe filmy dokumentalne. Więc podróż tego bohatera przez ten ciemny, przestępczy świat Wrocławia jest właśnie w taki sposób zorganizowana. Natomiast jeszcze bym zwrócił Państwa uwagę, to jest scena, którą Państwo zobaczycie w momencie, kiedy bohater poszukuje tego swojego brata. On trafia na koncert we Wrocławiu i tam gra taki zespół Romualdi Roma. Bardzo słynny, taka legenda progresywnego polskiego rocka, który działał na przełomie właśnie lat 60. i 70. Nigdy właściwie ten zespół już dzisiaj jest nieaktywny, natomiast absolutną legendą tamtych lat. Kiedy rzeczywiście reżyserowi udało się uchwycić scenę koncertu. Dla wielu fanów rocka jest to film chociażby z tego powodu bardzo, bardzo kultowy. Ponieważ ze względu na tę scenę. Życzę Państwu dobrego odbioru i